Na stanowiska. Proszek do kolorów na takie plamy? Tylko nowa bryza kolor. Mój mąż dostał piękną koszulę, a Krzyś zaraz ją zaplamił sokiem. Wiedziałam, że mój proszek do kolorów tego nie upierze. Twoja synowa poradziła mi pranie w bryzie kolor. Usuwanie plam i ochrona kolorów to nowy duo system bryzy kolor. Inne proszki do kolorów nie usuwają plam tak jak bryza kolor. Ani śladu plam. I koszula jak nowa. To mnie przekonało. Nowa bryza kolor. Plamy znikają, kolory zostają. Prezent RMF FM, telewizji Polsat oraz producenta MK Cafe. Król muzyki pop przybywa. Michael Jackson, koncert roku. 20 września. Warszawa, lotnisko Bemowo. Bilety już od 30 zł. Zapraszamy. Świetna zabawa lalkami Barbie albo prawdziwe wyścigi samochodowe. W każdym zestawie Happy Meal samochód wyścigowy Hot Wheels lub mała śliczna Barbie. Już teraz w McDonald's. Tak, totalizator ma już 40 lat. Z tej okazji mamy dla Państwa prezent. 40 maluchów na 40-lecie totalizatora. Od 11 września każda szóstka w dużym lotku będzie premiowana lotto maluchem. Zagraj już dziś. Szczegóły w kolekturach. Jeszcze nie straciłeś szansy. To ty, tak, właśnie ty. Możesz dołączyć do grona zwycięzców klubu Polsatu. W każdej chwili możesz się przyłączyć. Oglądaj nas w każdą niedzielę, a dowiesz się, czy właśnie ty wygrasz wspaniały samochód, egzotyczną wycieczkę, czy nowoczesny sprzęt gospodarstwa domowego. Wystarczy wypełnić paszport, a on otworzy ci drogę do wygranej. Każdy może wygrać, możesz i ty. No, może nie każdy. To wszystko w klubie Polsatu na dziś. 3, 2, 1, Bungee! Grand Prix AMS-u ma już swoje piąte wydanie. Ten najbardziej dynamiczny miejski teleturniej zbliża się więc do półfinału, w którym poznamy główną nagrodę. Aby wziąć w nim udział, trzeba odpowiedzieć na następujące pytanie. Jaka firma zaprojektowała tackę dla japońskich linii lotniczych? Komatsu, Toshiba czy Idea? Odpowiedź we wrześniowym numerze miesięcznika AMS. Odpowiedzi prosimy zgłaszać pod numer 0776 918. Przypominamy, że w teleturnieju mogą brać udział tylko osoby dorosłe, które skończyły 18 lat i posiadają prawo jazdy. Drodzy Państwo, tego jeszcze nie było. Bądźcie z nami przez cały czas, a tym razem szczęście uśmiechnie się właśnie do Was. Tylko w naszym klubie, klubie Polsatu, możecie bawiąc się z nami wygrać co tydzień wspaniały samochód, sprzęt gospodarstwa domowego czy wycieczkę zagraniczną, o jakim nawet nie śnicie. Do zobaczenia wkrótce. Tyle w klubie Polsatu na dziś. RMF FM, telewizji Polsat oraz producenta MK Cafe. Król muzyki pop przybywa. Michael Jackson. Konkurs.
Dzwoń 0700 76 999. Szczegóły w RMF FM i Gazecie Wyborczej. Michael Jackson. Koncert roku. 20 września. Warszawa, lotnisko Bemowo. Bilety już od 30 zł. Zapraszamy! Ponad 150 tysięcy osób uczestniczyło w pielgrzymce ludzi pracy na Jasną Górę. Warszawskie Muzeum Narodowe przeżywało prawdziwe oblężenie. Ponad 1000 osób chciało obejrzeć obraz Caravaggia, złożenie do grobu. Mimo wielu kontrowersji, międzynarodowi obserwatorzy uznali, że wczorajsze wybory w Bośni były wolne i uczciwe. W wieczornych informacjach, nieco później niż zwykle, wita Państwa Urszula Rzepczak. Ponad 150 tysięcy osób uczestniczyło pod hasłem Wolność, Prawo, Chleb w 14. Ogólnopolskiej Pielgrzymce Ludzi Pracy. Mszę pontyfikalną celebrował arcybiskup metropolii gdańskiej Tadeusz Gocłowski. W uroczystościach wzięli udział m.in. Lech Wałęsa i Marian Krzaklewski. Przed rozpoczęciem mszy przewodniczący Solidarności powitał wszystkich zebranych. Krzaklewski mówił m.in. o zagrożeniach płynących dla kraju. W tej walce z antypolską i bezbożną pożogą musimy być jak jeden strumień, olbrzymi, mocny, a nie rozproszeni sympatiami do różnych partii i polityków na małe strumyczki. Tegoroczna pielgrzymka poświęcona była 40. rocznicy Poznańskiego Czerwca. Podczas homilii metropolita poznański arcybiskup Julian Pec wskazał na konieczność doskonalenia się wiernych wobec wyzwań, jakie niesie współczesność. Dość niedomówień, niejasności pod pozorem demokracji i tolerancji. Trzeba zebrać zdrowe siły narodu, żywotne, czyste, twórcze i podjąć raz jeszcze wielki wysiłek, aby Polska była Polską. Mszę zakończyła uroczystość wręczenia darów wotywnych od kilkudziesięciu organizacji związkowych. Lider SDRP Leszek Miller poinformował, że prawdopodobnie we wtorek premier wręczy nominacje pełnomocnikom uprawnionym do organizowania nowych ministerstw. Tymczasem wicepremier Roman Jagielliński, który uczestniczył w krajowych dożynkach w Strzegomiu, powiedział, że PSL pozostanie w koalicji, jeżeli w ręku stronnictwa znajdą się resorty gospodarcze. W innym przypadku będziemy się zastanawiać, dodał Jagielliński. W Muzeum Narodowym w Warszawie otwarto dla publiczności wystawę Caravaggio i oblicza caravaggianizmu. Obraz Złożenie do grobu, własność Pinakoteki Watykańskiej, został wypożyczony dzięki osobistemu wstawiennictwu Ojca Świętego. Tłum chętnych do obejrzenia dzieła Caravaggia zgromadził się przed siedzibą muzeum już na długo przed jego otwarciem. Historycy sztuki twierdzą, że być może bez Caravaggia nie byłoby obrazów Rembrandta czy Velázqueza. Jednak tak naprawdę to nikt nie spodziewał się tak ogromnego zainteresowania, jakie wzbudziła dziś otwarta w Muzeum Narodowym wystawa. Ze względów bezpieczeństwa obraz Caravaggia ubezpieczono na 50 milionów dolarów. Każdy zwiedzający poddawany był wnikliwej kontroli, a do głównej sali wystawy wpuszczano jednorazowo tylko 30 osób. Złożenie do grobu namalowano w pierwszych latach XVII wieku. Już za życia malarza uznano je za jeden z najwspanialszych obrazów religijnych historii. Obraz ten powstał na zamówienie garderobianego papieża Klemensa VIII dla kaplicy opłakiwania kościoła Santa Maria in Vallicello. Caravaggio przedstawił na swoim płótnie moment tuż przed złożeniem Chrystusa do grobu. Swoim malarstwem Caravaggio zapoczątkował nową formę ekspresji, wprowadzając niezwykle silne światło wydobywające z mroku przedstawioną scenerię. Caravaggio oprócz tego, że był znakomitym malarzem, znany był także z zamiłowania do burt ulicznych i awantur. Zabił nawet człowieka. To, że ten człowiek, który był mordercą, na którym ciążył wyrok śmierci, malował jednocześnie tak głębokie doznaniu religijnym obrazy, jest fenomenem, jest rzeczą wspaniałą. I
tłumaczy się tylko jednym, że po pierwsze Caravaggio doznał natchnienia boskiego, że jego malarstwo zawiera w sobie iskrę Bożą. Wystawa będzie czynna przez miesiąc. Można ją oglądać także w poniedziałki. Około 100 wysokiej rangi rosyjskich oficerów, w tym 14 generałów i 80 pułkowników, zostało oskarżonych o korupcję lub defraudację, poinformowała agencja Interfax. We wszystkich sprawach śledztwo prowadzi rosyjska prokuratura wojskowa. Kilku oficerów już zostało skazanych. Trwa liczenie głosów oddanych w pierwszych wyborach w Bośni. Mimo że Serbowie, muzułmanie i Chorwaci oskarżają się nawzajem o złamanie ordynacji wyborczej, to zdaniem międzynarodowych obserwatorów wybory w Bośni były w zasadzie wolne i uczciwe. W specjalnym liście do sekretarza generalnego ONZ prezydent Bośni Alija Izetbegović zaapelował o anulowanie wyborów w serbskiej części Bośni, uzasadniając to brakiem warunków do swobodnego głosowania. Potwierdza to Wysoki Komisariat do Spraw Uchodźców ONZ. Większość uchodźców muzułmańskich, którzy mieli głosować w części serbskiej, w obawie przed zemstą Serbów nie odważyło się przekroczyć granicy. W odpowiedzi na żądania muzułmanów Komisja Wyborcza Serbów Bośniackich zażądała wstrzymania liczenia głosów oddanych za granicą, twierdząc, że została tam złamana ordynacja wyborcza. Wkrótce potem władze Serbów Bośniackich poleciły swym urzędnikom wstrzymanie liczenia głosów oddanych w serbskiej części Bośni. Jednak międzynarodowi obserwatorzy uznali wybory za sukces, oceniając, że były w zasadzie wolne i uczciwe, a incydenty towarzyszące głosowaniu nie miały poważniejszego znaczenia. Atak na Irak jest wciąż możliwy, oświadczył amerykański sekretarz obrony William Perry, przebywający w Kuwejcie. Od piątku stacjonują tam samoloty Stanów Zjednoczonych, gotowe do lotów bojowych. Dziś zgodę na przyjęcie amerykańskich wojsk wyraził Bahrajn, Emirat Arabski, leżący nad Zatoką Perską. W Kuwejcie obok amerykańskich samolotów oraz ponad 1000 wojskowych obecnych tutaj od sierpnia już niedługo może znaleźć się dodatkowo 5000 żołnierzy piechoty. Pentagon zapowiedział wysłanie dodatkowych sił w piątek w odpowiedzi na iracki ostrzał rakietami patrolowanej przez amerykańskie maszyny strefy zakazu lotów dla samolotów irackich. Jednak w tym samym dniu Bagdad wstrzymał ataki przeciwko samolotom Stanów Zjednoczonych i sił sprzymierzonych. Tymczasem na wody kanału Suezkiego wpłynął amerykański lotniskowiec Enterprise. Ma on wspomóc inny amerykański okręt Carl Vinson, już stacjonujący w Zatoce Perskiej. Na Bliski Wschód został wysłany także sekretarz obrony William Perry. Pierwszym punktem podróży był Riad, stolica Arabii Saudyjskiej. Dziś Perry dotarł do Kuwejtu. Podczas konferencji prasowej Perry powiedział, że atak amerykański na Irak jest wciąż możliwy i że Waszyngton domaga się, by Bagdad wycofał rakiety i radary rozmieszczone na południe od 33 równoleżnika. Drużyna Polsatów w składzie Krzysztof Karwowski i Krzysztof Panek zajęła trzecie miejsce w drugich międzynarodowych, w drugich dziennikarskich mistrzostwach Polski w Monopoli. Zwyciężyli przedstawiciele Gazety Współczesnej przed Gazetą Bankową. W ubiegłym roku w tym turnieju triumfowała także drużyna naszej stacji. Producenci Monopoli twierdzą, że gra stwarza jedyną niepowtarzalną możliwość zmierzenia się ze swoimi marzeniami. 12-latek może tu zarządzać hotelem, sąsiad pójść do więzienia, a żona przyjąć majątek męża. Monopol to jest taki trochę bardziej skomplikowany Chińczyk. Ma pozory zbieżności z życiem, ale o ile w Monopoli gra, który zdobędzie Monopol, wygrywa i tu gra się kończy, to w życiu jest inaczej. Monopolista potem przegrywa. No nie ma racji, jak oczywiście. Jest to gra losowa. Dość sporo zależy od tego, jak się rzuci, ale oprócz tego trzeba myśleć, że to nie jest taki Chińczyk. Chodzi o to, żeby kupować parcele i handlować nimi, stawiać domy, hotele, zarobić jak najwięcej pieniędzy. Nasi koledzy prowadzili przez ponad połowę finałowej rozgrywki. Wśród ich rywali znaleźli się m.in. dziennikarze Teleekspresu oraz gazet Gra na Giełdzie, Cash, Gazeta Współczesna i Gazeta Bankowa. Po grze powiedzieli, powinniśmy tę rozgrywkę wygrać. Znaczy wydaje nam się, że prowadziliśmy i w pewnym momencie dały znać braki kondycyjne i wyszkolenia. Za krótko trenowaliśmy chyba z Krzyśkiem. No i niestety popełniliśmy chyba jeden lub dwa błędy taktyczne i wyprzedziły nas dwa zespoły. No, ale to nie zmienia tego obiektywnego stanu rzeczy, że ewidentnie jesteśmy najlepsi. Tylko dzisiaj fortuna sprzyjała niestety naszym konkurentom. Niemniej nawet nasze trzecie miejsce potwierdza dominację Polsatu w Monopoli. Na arenie międzynarodowej. Grę Monopoli wymyślił przed ponad 60 laty Charles Darrow. Początkowo sam wytwarzał plansze do gry, głównie dla rodziny i przyjaciół. Do tej pory zagrało w Monopoli ponad 500 milionów osób.
A ja wierzę, że w przyszłym roku znowu zwyciężymy. To była już ostatnia informacja tego wydania. Informacji zapraszam na jutro na godzinę 7 rano. Do zobaczenia. Japończyk Totomi Manako został triumfatorem kolejnej eliminacji motocyklowych mistrzostw świata w klasie 125 cm sześciennych rozegranej na torze w Montmelo. Po 13 wyścigach liderem klasyfikacji generalnej pozostaje jednak jego rodak Haruhi Kaoki. 9. etap wyścigu Vuelta Espania z Jerez de la Frontiera do Cordoby zakończył się zwycięstwem Włocha Nicoli Minalliego przed Niemcem Marcelem Wusztem. W koszulce lidera jedzie jednak nadal Włoch Fabio Baldato. Już po raz szósty w Pile rozegrano międzynarodowy bieg uliczny na dystansie 15 km. Tak jak w poprzednich latach, również i tego...